Dzień dobry Państwu. Jeden z Was, czyli widzów mojego kanału, zadzwonił do mnie, skontaktował się ze mną, spotkaliśmy się i, drodzy Państwo, porozmawialiśmy i podarował mi grę planszową, która ma związek z filmami na moim kanale. Jaki to jest związek? Gra, drodzy Państwo, wygląda w ten sposób. To jest pudełko zrobione przez Waszego kolegę. To jest gra planszowa dla dzieci pod tytułem Labirynt. Wszystko jest wykonane ręcznie, osobiście, metodą rzemieślniczą, ale nie o to tutaj chodzi. Jest oczywiście jeszcze instrukcja. I to związek z moim kanałem, drodzy Państwo, ma tego typu, że jest kilka filmików na kanale dotyczących na przykład sadzenia ogórków i wekowania, czosnku, sadzenia czosnku, robienia przetworów. Filmik dotyczący na przykład, tam było popiołu, że popiół, drodzy Państwo, też jest towarem, który można zapakować i sprzedać, tak samo jak ziemię ogrodniczą. Czyli te wszystkie filmiki o ogórkach, wykowaniu ogórków, o czosnku, o popiele, o dyni, o robieniu olejków eterycznych, tak? To są filmiki o produkcji towarów. Tak samo jak ta gra jest towarem i tego typu gry są w hipermarketach. Jak chodzicie, drodzy Państwo, na zakupy do hipermarketów, na stoiskach z zabawkami dla dzieci jest szeroki wybór gier od puzli po różnego rodzaju gry planszowe. I ta gra jest też towarem, który można zrobić i sprzedać. Czyli jeden z Was, widzów mojego programu, obejrzał sobie te filmiki i doszedł do wniosku, że jego pomysłem, jego towarem mogą być gry planszowe. To jest akurat gra planszowa Labirynt, ale mogą być także gry takie jak na przykład szachy, go-go czy warcaby. I warto pamiętać o tym, że chociaż te filmiki o produkcji towarów dotyczą prostych towarów, to właśnie proste towary na rynku, drodzy Państwo, zgarniają większą pulę pieniędzy. Bo rynek to jest określona pula pieniędzy i tylko tyle ani grosza więcej znajduje się na rynku pieniędzy i można te pieniądze z tego rynku ściągnąć. Ja nie kręcę filmików na przykład o produkcji samolotu, samochodu, wykrywacza do metali, pilota do bram garażowych, dlatego że zrobienie tego produktu zajęłoby ileś tam godzin. Kilkanaście, kilkadziesiąt, ponad 100 godzin, a zasada jest prosta. Chodzi o towar. Czyli mogę Wam to wytłumaczyć na przykładzie prostych towarów. Czosnek, ogórki, dynia, olejki eteryczne, herbata ziołowa. Bo jest krótko i szybko. Zasada jest ta sama i dotyczy wszystkich towarów. Teraz, kiedy jest głośno na temat umowy CETA i było wcześniej głośno na temat umowy TTIP, to też chodziło o co? O towary, drodzy Państwo. I nie ma znaczenia, czy tym towarem jest gra planszowa dla dzieci, czy są to, drodzy Państwo,
nasiona genetycznie modyfikowane soi, czy na przykład mięso wieprzowe tuczone na żywności GMO. Chodzi o towary. I zasadą, która w światowej ekonomii już od wielu lat się pojawia, chodzi o to, żeby jedne państwa produkowały towary, a drugie państwa tych towarów nie produkowały. I dlatego między innymi powstała Unia Europejska. I jak widzimy, większa ilość towarów w polskich sklepach, czy sklepach na terytorium Polski, to są towary importowane, czyli nieprodukowane w Polsce. I to ma wpływ na wysokość zarobków tych Polaków, którzy pracują, a także na brak zarobków u tych Polaków, którzy nie pracują i muszą wyjechać na Zachód, żeby tam pracować. Na przykład jednym z bogatszych Polaków, drodzy Państwo, jest właściciel firmy Corona, która zajmuje się czym? Produkcją świec. Czyli zwykła świeca, duża, mała, znicz. Świece zapachowe, które kupujecie w hipermarketach. Pod bardzo często inną marką, to są produkty firmy Corona polskiej. I właściciel tej firmy w tej chwili jest jednym z najbogatszych Polaków. Jego majątek jest szacowany między 300 a 500 milionów złotych. Nawet ma fabrykę świec w Stanach Zjednoczonych Ameryki. A przecież świece, drodzy Państwo, jest bardzo prosto zrobić. To jest ląd, knot, zalany woskiem czy parafiną. Oczywiście ze specjalnego materiału jest ten ląd, knot zrobiony, ale kawałek sznurka, wosk, parafina czy jeszcze jakaś inna substancja i proszę zwrócić uwagę, produkcja masowa tych świec i duże pieniądze i przedsiębiorstwo w Polsce i przedsiębiorstwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki. A przecież jest to zwykła świeca. Nie jest to helikopter Caracal, tylko świeca. Tak samo jak na moim filmiku macie czosnek, ogórki, herbatę ziołową czy dynię. Pomyślcie, co z tymi prostymi produktami można zrobić. Obecna na polskim rynku firma Kraft Food, która sprzedaje i Nutellę, i Lejsy, drodzy Państwo, i czekoladę Milkę. To jest firma Kraft Food. Ona sprzedaje proste technologicznie produkty. Ale żeby wejść w ten segment rynku, nie jest to takie proste, dlatego że widzimy, że rynek jest monopolizowany przez korporacje. Dawniej to się nazywały kampanie. I jeżeli ja Wam pokazuję te proste przykłady, później czytam komentarze i widzę, że jedni zrozumieli, o co chodzi, drudzy są przygłupami i im nawet łopatą wkładając do głowy, drodzy Państwo, złoto, nic z tego nie będzie, to po prostu będą motłochem do prostej roboty za pieniądze, które nie będą wystarczać do przeżycia. I niech każdy pretensje ma sam do siebie, że jeden potrafi się nauczyć na prostym przykładzie, a drugi nadal jest głupi, chociaż ma możliwość dokształcenia się. Szkoła dzisiaj niczego Was nie nauczy, bo szkoła jest po to, żeby wykształcić niewolników. I od tego jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i od tego jest Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki, żeby centralnie zarządzać systemem edukacji i zrobić urawniłowkę. Jeżeli chcecie mieć wyższy poziom swojego prywatnego życia, to musicie wyjść na wyższy poziom intelektu. I w internecie, i w bibliotekach, i na Wikipedii,
i w internecie anglojęzycznym jest mnóstwo informacji na różne tematy dotyczące historii, ekonomii, ale jak widać największą popularnością na YouTube, oprócz oczywiście muzyki, która służy do relaksu, cieszą się kanały dla przygłupów. Kto pokaże gołą dupę, albo kto więcej rzuci mięsem, kurwami czy chujami. I kilka kanałów służących do wojny informacyjnej, politycznych, takich jak mój, które mają określone przesłanie. A że wygląda to skromnie, no drodzy Państwo, nie są to filmiki wysokobudżetowe. To znaczy, mamy budżet, w tym budżecie się mieścimy i robimy reżyserkę. Coś za coś. Jeżeli to nie są filmiki wysokobudżetowe, to jest przesłanie. I jeżeli załapiecie te przesłanie, to jest Was zysk. A jeżeli nie załapiecie, to jest Wasza strata 15 minut, 10 minut czy 20 minut, które macie z obejrzenia filmiku na przykład u mnie albo u kogoś innego na YouTube. I drodzy Państwo, na tym chciałbym zakończyć swoją wypowiedź na temat gry planszowej, którą w prezencie otrzymałem od widza swojego kanału.